Miasta, gwiazdy i ich ślady na terenie Polski Z. Kończę serię wpisów na temat twierdz gwiazd w Polsce i u naszych wschodnich sąsiadów. Nie oznacza to do końca pracy, bo tak jak wcześniej pisałam, w międzyczasie znalazłam kilka nowych, o których sama nie wiedziałam. Dlatego poszczególne wpisy będą uzupełniane o kolejne miejsca. Znalazłam jeszcze kilkanaście miast. Myślę, że po jakimś czasie zrobię osobny spis treści. W międzyczasie utworzyła się mapa. Zamość. To miasto twierdza znane jest głównie dlatego, że jest chyba najlepiej zachowane urbanistycznie. Jego historia, podobnie jak w przypadku innych twierdz, niknie w mrokach historii. Przypisuje się jej budowę Zamojskiemu według projektu włoskiego architekta, który chyba kupił w chińskiej promocji projekt twierdzy identycznej jak w całej Europie. Ale czy drobnego polskiego arystokratę byłoby stać na tak ogromną budowlę? Czy tylko zbudował sobie pałac i wyremontował istniejące mury? Zamość wielkością przypomina warszawską cytadelę, którą budował car. No, cara może było stać, ale czy jakiegoś Zamojskiego było, no nie wiadomo. Jak zwykle oglądamy detale, z których można dowiedzieć się o rozlicznych przebudowach i rozbudowach. Tyle dobrego, że nie wmawia się nam, jak w przypadku Modlina czy Warszawy, że to Szwedzi Zamojskiemu chałupę zbudowali. Tutaj widać, że mamy ogromną twierdzę i jakiś budyneczek w środku. Czyli była ona przed miastem. No tutaj takie coś. Nie wiem, co to jest. Prócz miasta mamy jeszcze obok fort. Prawdopodobnie kiedyś było ich więcej, tylko ten ocalał. Na lidarze łatwo zauważyć identyczny układ jak cytadeli warszawskiej, tylko w Warszawie fort od miasta oddzieliła rzeka. Czyli w Warszawie mamy tutaj cytadelę, tu płynie Wisła i tu jest ten fort. Może car kupił plany twierdzy od Zamojskich? Jak sądzicie? Nie, ten car zlikwidował twierdzę w Zamościu i zaraz sobie zbudował taką samą pod Warszawą. No i co tam dalej? Uważacie, że Wikipedia jest super źródłem? Takie rzeczy się człowiek dowiaduje. Car sobie tu buduje twierdzę, a tam niszczy i wyburza. Co? Carowi wolno. Już nawet nie wiem, po co mam wspominać o tajemniczych podziemnych korytarzach pod Zamościem, bo jak się zapewne domyślacie, wyglądają tak samo jak wszędzie. Nie będę puszczać filmu, ale tu jest link do podziemnej trasy turystycznej. Zbaraż, Ukraina. Znane miejsce historyczne, ale czy z kształtu? A to mocarna twierdza była. Może zacznę od ciekawej mapy z nazwami miast. Wiecie, że praktycznie każdy z nich ma ślady owych gwiezdnych fortów? Policzcie sobie, ile na to poszło cegły, kamieni, ilu ludzi musiało przy tym pracować bez maszyn, kto ich karmił, kto nadzorował pracę, jak tam wokoło sami niepiśmienni chłopi rolni. Cegły z cegłą nie umieli połączyć. Mieszkali. Jak mieszkali chłopi, to niedawno był film o tym, prawda? A tu nagle takie murowane twierdze budowali. To mamy z bliska tę mapę. Widzimy tu czarododiłko, kowel, kamień, grodek, Złoczów, to chyba właśnie ten Złoczów, tak, bo tu mamy po dole, Żytomierz, Kijów, o Kijów tu ma nawet zaznaczoną gwiazdkę. Tutaj znowu gwiazdka nawet narysowana. Trębowla, tak, o której rozmawialiśmy, gdzie są ślady twierdzy, ale całkowicie zniszczone. No jest co oglądać. Tutaj jeszcze taki link był. Aha, link do Wikipedii. Też sobie można poczytać, no ale wiemy, jak to w Wikipedii. A sam Zbaraż robi wrażenie na starych zdjęciach. Lecz zacznijmy od planów. Tu się nie dało ściemniać, że Szwedzi zbudowali, bo jak na złość wzmiankowano w tzw. źródłach gród już w XIII wieku, oblegany przez Rurykowiczów. Znamienna dla nas okolica połowy XVII wieku to zajęcie przez Turków i wymordowanie mieszkańców, albo wzięcie Wiasr. Wygodna wersja, by nie tłumaczyć nagłego wyludnienia się okolicy i równie nagłego zaludnienia pokolenie później. Zwróćcie uwagę, że fortyfikacje obejmowały też obszar po drugiej stronie rzeki. Czyli mamy, tutaj mamy twierdzę zamkową, a tutaj mamy wokół miasta. Znaczy, kilka chałupek i taka wielka twierdza. Takie to były czasy, że dla kilku chałup budowano wielkie twierdze, które potem były zdobywane, mieszkańców wybijano w pień, po czym do miasta sprowadzali się nowi mieszkający na zewnątrz twierdzy, w teorii niczym nie bronieni. Ja nie wiem nawet, jak o to pytać historyków, dlaczego ludziom spoza twierdzy włos z głowy nie spadał, gdy ginęli ci w środku w wyniku wojen.
tutaj ładnie widać. Mamy główną twierdzę, tu mamy resztki, tu płynie rzeka, tu znowu jakieś dobudowane mury, a tu znowu jakby gwiazda. Pałac Magnacki, rzecz jasna, ma swoje ufortyfikowanie. A on też stoi na takim podwyższeniu. No i parę zdjęć starszych, które znalazłam w bibliotekach cyfrowych w domenie publicznej. Tu widać, że budynek jest nad czymś zbudowany. Tu też są stare mury i coś nowszego. Teraz zobaczymy. O, tutaj widać lepiej. I tu widać mury, gdzie się przebijano na drugą stronę. Jakieś dzieci biegają, coś. Młode drzewka. Natomiast co interesujące, obecnie na miejscu starego obrysu miasta jest dziura z wodą w większości. Tama zalane i nie będziecie sobie zwierzać niczego. Nie wiem, czy wiecie, ale obok z baraża rzeka nazywa się Gniezna. Złoczów, Ukraina. Trudno znaleźć mapy tej twierdzy, chyba muszą lepiej googlać po ukraińsku. Mało znane miejsce, ale warte odwiedzenia. Widzimy tu znaną z innych umocnień latarenkę i charakterystyczne bastiony. Dobra makieta, widać na niej zarys reszty umocnień tutaj. Dzisiaj je próżno szukać w terenie morza. No tu jeszcze coś takiego okrągłego. Na satelicie z bliska widać całkiem dobrze, że sporo wałów się zachowało w dobrym stanie. Niestety lotnicza binga w tym miejscu jest niewyraźna. Zwróćcie uwagę, że na makiecie na miejscu pałacu z kopułą jest sama kopuła. I takie coś. Czyli na początku był okrągły budynek i dopiero do niego dobudowano boczne skrzydła. To już się powtarzało w innych zamkach, że było takie coś bez bocznych skrzydeł. Jest też geoportal ukraiński, ale na ich satelicie słabo powiększa. No ale linkuję, trzeba samemu znaleźć Złoczów i sobie obejrzeć. Satelita jest na warstwie ortofotomapii, tak? Trzeba tylko wyłączyć granice działek. Są też tam mapy topograficzne, ja tak tylko na szybko podlinkuję. Macie całą Ukrainę i na przykład sobie obejrzymy Kijów, jak to wygląda. Tu mamy przełączanie między mapami. Tu mamy naszą satelitę, która nie jest za dobra, no ale jest, aha, i tutaj trzeba wyłączyć te warstwy. O. No i tutaj już więcej nie można połączyć, powiększyć, więc nie ma znowu jakoś specjalnie dobrze tej satelity zrobionej, no ale jest to zawsze jakaś dodatkowa satelita, bo ona nie zawsze jest taka sama jak z Google, więc można coś, niecoś na niej zobaczyć, jakieś dziwne rzeczy, tak? Także polecam, jako tak zwana alternatywa dla innych satelit. Znowu. Widać miasto, ale o, i koniec. Także nie widać zbyt dokładnie. Na Google Street ktoś miły zrobił zdjęcia i można sobie porównać. To jest ta latarenka. Możecie ją sobie obejrzeć też w terenie. A to inne zdjęcia z poziomu Narodowego Archiwum Cyfrowego. Negatywy trochę podretuszowano. Także nie są w najlepszym stanie. A tutaj są różne rzeczy dopisane. Można też popatrzeć na widok z drona Google. Gdzie po przybliżeniu uważne oko dojrzy bramę za pałacem? Ona jest przebita. Ciekawe, czy piętro niżej jest tunel. Litera Z uboga może z czasem się zapełni. Jeśli znacie jakieś miasta, których nie wymieniłam, zwłaszcza na kresach, wrzucajcie podpowiedzi w komentarzach.